Cześć, słuchacie Ryzyka Narracyjnego. Ha, a teraz wiecie co robić. Jak wam się podoba, to lećcie zasubskrybować Ryzyko Narracyjne, a tak poza tym to lajkujcie i udostępniajcie. Inaczej zmienię się w smoka i was zjem. A ci najfajniejsi ryzykanci mogą wesprzeć nas na Patronite. Przedstawmy zatem więc członków naszej drużyny. Hej, jestem Katsuko, gram Okami Yuri, smokiem, który poza natłokiem problemów i niestabilną mocą musi się jeszcze zmierzyć z czymś gorszym. Swoim drugim ja. Cześć, jestem smoczarka, gram Kibokodoku, który próbuje znaleźć równowagę między miłością a poczuciem obowiązku. Hejka, jestem Nelly i gram Hanabarą Itsukim, wiedźmiarzem naznaczonym piętnem ostatnich wydarzeń, który w poszukiwaniu nowej ścieżki próbuje pogodzić się ze światem i samym sobą. Cześć, jestem Strzyga. Gram Starem Yamaguchim, kukułką, która przekonuje się, że życie w nowej rzeczywistości nie jest takie łatwe, a miłość to ból. A ja jestem Nasty i pełnię rolę mistrzyni ceremonii. Zapraszamy. Myślę, że Kodoku spróbowałby poinformować resztę, że droga wolna. Ale nikt nie odpowiada. Szlak. Rate-senpai, słyszysz ich? A coś mówiłeś? Ryczę. Weź ich zawołaj, czy co? To ty masz tutaj cztery łapy. Okej, okay, spoko. Ten kamienny lew jest w stanie krzyczeć, więc dokładnie to robi. Droga wolna! Myślę, że mogli usłyszeć aż parę pięter niżej. Tak, myślę, że mogli usłyszeć i nie tylko wy, prawda? Też inni mogli przy okazji to usłyszeć. Ale stoisz w miejscu. Otwierają się drzwi od wewnątrz. Widzisz Markusa z jakąś dziewczyną, którą trzyma za rękę. A Rata również i ma takie... A ty co, kochanki sobie teraz będziesz do akademii sprowadzał? Markus na nią tak patrzy. Nie. Kotoku przychodzi przez głowę, że... W sumie miał taką myśl, że warto by uwolnić wszystkich. I może nawet coś takiego mu się wymsknie. Jak jedną, to już mogliście zabrać wszystkich. Taki taran jak ty, chyba... Jak to uwolnić wszystkich? Co się dzieje? Czego mi nie mówicie? Ona nie wie? Czego nie wiem? Ilu was tu jest? Kim jesteście? Może Itsuki spróbuje ją uspokoić i zacznie jej tłumaczyć, o co chodzi. Tak, żeby przestała panikować. No to co mówisz? A to sobie rzuć na hota przekazem. Czy posłucha w tym stanie? Może zacznijmy od tłumaczenia, a potem rzut? Nie no, chcę ją uspokoić. Chcę, żeby mu zaufała. Tak, tak. Zacznij jej tłumaczyć, że przyjechali tutaj po swoich przyjaciół, ale nie są w stanie wszystkich uwolnić, tak? To jest pełno ludzi. A ochrona za nami biegła i byliśmy przyparci do muru. Musieliśmy się ewakuować, więc zabraliśmy tylko ciebie. Nie musisz się obawiać. Jest tu jeszcze dwójka innych moich przyjaciół. Ale dlaczego uwolnić? Przecież nic mi tu nie robią. Oni mnie tu leczą. Ale rzuć sobie na hota. To jest taki mam mindfuck tym razem znowu. Bo miała pranie mózgu w międzyczasie. Oho! O czym pewno! To już wiadomo, dlaczego tak odpowiedziała. Tak. I w tym momencie zaalarmowanie policji weszło na wszystkie punkty. Więc słyszycie syreny policyjne dworu. Światła policyjne migają w bardzo dużych ilościach przez szybę na klatce schodowej, która jest po prostu przezroczysta. No wciąż brakuje nam dwoje osób, troje. No myślę, że już jak słyszeliśmy ten ryk cały, to pobiegliśmy na dół. W każdym razie Stary myślę, że już pobiegł mimo wszystko. Próbował pewnie w myślach wołać jeszcze Markus, bo skoro tam Kodoku pobiegł, to Markus też musi gdzieś być, ale nikt nie odpowiada. Ale pobiegł na dół, bo słyszał ryk. Więc tak, wszyscy są na miejscu i Sayaka widać teraz, jak wyrywa rękę z dłoni Markusa, a Lucjusz się pyta, co to ma znaczyć. No nie możemy ich chyba tutaj wszystkich zostawić, prawda? Oni są tacy jak my. Ale dlaczego akurat ona? Te syreny nerwowo patrzy przez szybę. Szlak, miałem nadzieję, że unikniemy policji. Dobra, musimy się spieszyć. Nie wiem, jak to zrobimy, ale musimy stąd wyjść, zanim będzie jeszcze gorzej.
Czyli po prostu nie czekamy. Mhm. Dobrze. Arata senpai, trzymaj się. Patataj, patataj, patataj. Pięknie, pięknie. Więc wszyscy widzicie kamiennego lwa, który biegnie po schodach coraz niżej i niżej, zostawiając za sobie huk i nakruszony kamień. Prawdopodobnie schodów. Tatu co? Ta idzie z nami, czy ta dziewczyna, czy... No przecież jej teraz nie odprowadzę, nie? Co, mam... Masz mnie odprowadzić, ja chcę wrócić do siebie. Co wy robicie? Dlaczego? Co się tu dzieje? Sayaka, to nie są dobrzy ludzie. Oni cię nie leczą, musisz iść z nami. Oni krzywdzili moich przyjaciół. Nie są dobrzy, nie jesteś tu bezpieczna. Myślę, że stary, jako że jest jeszcze w tym ubraniu. Tak, bo generalnie nikt tego nie słyszy, prócz Sayaki, co tutaj mówi Itsuki, prawda? Bo mówi w swojej astralnej formie. A co star? Star jest w tym stroju cały czas, wie. Będzie się starał ją przekonać. Dziewczyno, ja tu jestem z ochrony, ja ci mówię też, chodź z nami, wszystko będzie dobrze. No to rzucaj na chota. Częściowy. No, to fabularny plusik, czy nie? No właśnie, bo to w tą stronę i w tą stronę i fabularny by wychodziło, żeby się trochę przekonywała i ten krzyżyk na nią też by pokazywał, że się trochę przekonywała, więc tak. Czy krzyżyk na nią, czy krzyżyk na zaalarmowanie służb specjalnych? Pójdzie na tą Sayakę, myślę, bo próbujemy ją wydostać, skoro już... Generalnie widać po niej, że jest nieprzekonana. A skąd mam wiedzieć, że się podajesz za tego, kogo się podajesz? No, popatrz na mnie. Wybacz, ale nie widzę. Teraz jak to powiedziała, to widzicie, że jakby nie obraca oczami, tylko bardziej głową, tak jakby bardziej bokiem do nasłuchiwania niż patrzenia. Teraz dopiero jesteście w stanie połączyć, dlaczego miała takie dziwne ruchy tą głową. Cholera, faktycznie. I Markus w tym momencie krzyczy w głowie Itsukiego. Jeszcze jest niewidoma, przecież my jej stąd nigdy nie wydostaniemy. Znaczy, że bym trzymał za rękę i prowadził. Ona nie chce, co mam zrobić? Sensei? Co robimy? Sayaka, proszę, z nami jesteś bezpieczna. Przecież mi zaufałaś. Powiedziałem ci, że cię stąd wyciągnę i dotrzymuję słowa. Więc zaufaj mi i zaufaj moim przyjaciół. Chodź z nami. Okej, okay, takie przypomnienie tego, co się działo, tak? Spróbuj jeszcze raz tutaj, pozwolę na rzut na hota, ale właśnie ze względu na to, że tutaj Star pomagał, to dostaniesz tutaj plus 1. 10. To jest pełen sukces. I tak, idzie w uwolnienie Sayaki i rzeczywiście teraz wygląda po twoim głosie przekonana i mówi, no dobra Itsuki, pójdę z wami, ale jakby coś się działo, to nie miałam nic z tym wspólnego, jakby wam się nie udało. Lucjusz wzdycha ciężko, to idziemy. Tylko, że Markus, to może ją weźmiesz, skoro jest niewidoma, żeby nic się jej nie stało. Tak, ojcze. Wie, że akurat wygląda na to, że z uniesieniem tej drobnej dziewczyny raczej nie ma problemu. Na co ona trochę kwikła, zaskoczona, że nagle została po prostu pozbawiona podłoża i uniesiona, ale jak najbardziej chwyciła go za ramiona i daje się nieść. Markus, proszę uprzedzaj ją, jak coś robisz. Pamiętaj o tym. No dobra, czasu nie ma. Biegiem! No tak, tak, wsuną wszyscy razem z Shinjiro przez 15 pięter. W kroku. Słucham. Biegniesz coraz niżej i niżej, ale w pewnym miejscu widzisz poustawiane tarcze policyjne i mierzących policjantów krzyczących, stój, bo strzelam. Uwaga, bo się zatrzymam. Mhm. Nawet na ułamek sekundy Kodoku nie zwalnia, wręcz przyspiesza. Mhm. No to poproszę o rzut. Na wbicie się w nich? No, adrenalinka, tak, tak. Jest sukces pełen. Jest sukces, dodaję plusik do Sayaki. To jest ostatni do Sayaki, co traktujemy ją jako uwolnioną. W sensie, o ile wszyscy się stąd wydostaniecie, prawda? Opisz, co się dzieje z policjantami. Myślę, że oni poczuli się zabezpiecznie za tymi swoimi tarczami. I myślę, że spodziewali się, że ta kamienna figura zatrzyma się na ich wezwanie. Albo, że to jakiś cosplay, prawda? Albo w końcu widzieli Aratę na górze. Nie, Kodoku się nie zatrzymał. A oni się po prostu tego nie spodziewali. Kręgle. Kręgle! Ciąg dalszy kręgli. Na pewno znowu słyszycie wszyscy z dołu krzyki, podczas gdy zbiegacie po schodach.
Tak, i zaraz potem ryk, ruszcie się! Tak, zdecydowanie. Żywy taran w postaci Kodoku był niesłychanie skuteczny. Na co chyba wszyscy oddychają z ulgą. Niektórzy mogą mieć traumę. No właśnie, bo Star też raczej nie jest osobą, która tak na co dzień widzi przygniecionych kamieniem policjantów, cokolwiek się z nimi stało. O właśnie, w sumie to nie jest głupie, żebyście sobie wszyscy zrzucili na... Oprócz Itsukiego, bo Itsuki już poddał się temu testowi. Ja poproszę Juriego i poproszę Stara, żeby sobie rzucili na to, jak się z tym czują. Aha. Star ma porażkę, tak? Star ma porażkę, tak. I Juri również ma porażkę. To są dwa punkty, które idą, proszę was, w zaalarmowanie służb specjalnych. Zaraz będzie ten szmatławiec. Tak. Jeszcze tylko czepile. To Star w takim razie czuje się koszmarnie z tym. No, przecież to jest policja, to są zwykli ludzie. Oni może nawet nie wiedzą, co tu się dzieje. Generalnie z racji tego, że to jest rzut na opanowanie, a zazwyczaj w takich bardzo stresowych sytuacjach mamy te trzy aspekty fight, flight, freeze, te trzy odpowiedzi organizmu. Ja myślę, że to jest właśnie taki, gdzie wy musicie wybrać sobie, co się dokładnie dzieje. Zarówno Juri, jak i Star. Sytuacja bardzo stresowa, bardzo dynamiczna podczas akcji prawdziwej. To nie są ćwiczenia. Tutaj na szali stoi wasze życie. I zdajecie sobie z tego sprawę, widząc pokrwawione, połamane, ciężko oddychające i jęczące z bólu sylwetki ludzi, którzy na pewno nie spodziewali się takiego tarana. Którzy nie spodziewali się niczego więcej niż zwykłego człowieka. Kuro przez ostatnie dobre 5 minut myślę, że kłócił się ze swoim kochanym drugim ja w umyśle. Był dość nieobecny. Teraz, kiedy zobaczył to, co się dzieje, chyba gdzieś jak byli u góry, wyciągnął jeszcze z kimona dosłownie jakieś ciasteczko czy batonik tylko po to, żeby chociaż trochę sił odzyskać i tylko pożar z wielkim niesmakiem. Więc myślę, że będzie chciał przekierować tą niewielką ilość energii w czyn. I zastanawiam się, na którym piętrze jesteśmy w tym momencie? Nie wiem, 10, bo jednak jesteście wolniejsi niż Kodoku. Czyli to już jesteśmy poza, że tak powiem, tymi więzionymi ludźmi. Mogliby być, ale nie wiesz konkretnie. I nie masz łączności w tym momencie z Dante, żeby zapytać. Nie mam. Znaczy, masz telefon. Krótkofalówkę ochroniarzy. A raczej to, czy jest telefon? No to jest pytanie. Nie, myślę, że Kuro w takim razie otworzy jedne z drzwi na korytarz, żeby sprawdzić, czy tam są takie same cele jak na wyższych piętrach. Czyli troszeczkę zostajesz z tyłu. Tak. Dobrze, to poczekaj. A Stara? Jak wygląda reakcja Stara na to, że on nie jest takim samym potworem jak Kodoku? To naprawdę są to przecież ludzie, to są zwykli ludzie. I myślę, że Star będzie chciał jakoś uratować tych ludzi w jakiś sposób. Chociaż, nie wiem, zacznie... Tych ochroniarzy. No policję w tej chwili, nie? Bo policja była, chociaż w sumie... Policja jest tam dużo niżej, bo dopiero co staranował, więc ja myślę, że to co widzicie to jest właśnie ci ochroniarze, tak? To myślę, że będzie się starał nadać przez krótkofalówkę uciekajcie, uciekajcie wszyscy! To będzie jego reakcja, bo to mówi głosem ochroniarza. Dobra, rzuć tutaj na przekonywanie. Sukces. Sukces. Dodaję tutaj w takim razie punkcik do wyzwolenia wszystkich. Czy to jest ten moment, kiedy na przykład Dantemu udało się otworzyć kajdanki? To brzmi jak bardzo fajny pomysł. Myślałam, że to bardziej to, że po prostu faktycznie oni się go słuchają i uciekają. Znaczy tak, też, ale w sensie to jest dodatkowa rzecz, która wchodził. Zaczął się zegar ucieczki pozostałych. W sensie komuś na pewno się uda więcej niż tylko Sayace. O to mi chodzi, tak? O ile wytaranujecie przejścia i tak dalej. Są po prostu martwi ochroniarze, tak? Martwi, poturbowani, prawda, w różnych stanach życia lub nie. Więc coś na pewno ktoś może ze środka wykombinować, szczególnie, że rozległ się alarm, więc już wiedzieli, że coś się dzieje, może ktoś coś przygotowywał, żeby się uwolnić, rozumiesz? Tego typu rzeczy. Ja tu stawiam, że coś takiego istnieje, więc start. I jak najbardziej słyszysz odpowiedzi z innych krótkofalówek. My jesteśmy przy wejściu B, a my przy wejściu C. Co się dzieje, stary?
To jest masakra! Uciekajcie stąd! To nie jest warte waszego życia! Kurwa, masz rację, za mało mi pracą. Więc jak najbardziej udaje ci się przekonać pozostałych ochroniarzy do ucieczki. Myślę, że możesz powiedzieć jeszcze, że przecież jest policja, oni się tym zajmą, prawda? Czy nie mówisz tego? Myślę, że w tym momencie by jeszcze nie mówił, zwłaszcza, że on generalnie po prostu panikuje teraz, nie? Więc, więc nie pomyślałby, policja się zajmie, po prostu uciekajcie! Po prostu uciekajcie! Jasne, twoje przerażenie jak najbardziej dotarło i zmroziło do szpiku kości i rzeczywiście będą też uciekać. Właśnie, i co ciekawego robisz w swojej eterycznej formie? I czy cokolwiek, czy może po prostu wracasz do siedziby, bo wiesz, że nic nie pomożesz, czy może jednak... Ja nie zerwę połączenie, dopóki tam ci nie wsiądą do auta i nie odjadą, więc póki jeszcze jestem im w stanie jakoś pomóc, to będę tutaj. A to wiesz, co sobie zrobimy? Bo to jest całkiem długie, prawda? To jest dopiero niedawna sztuczka, którą tutaj Itsuki się nauczył. Ja bym chciała zobaczyć, jak to będzie znosić twoje ciało. Poproszę w takim razie rzut na dark. Szmatławiec. Jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. To może jednak Itsuki już nie wytrzyma tego. Ale zaalarmowanie służb specjalnych? Kurczę, się zastanawiam właśnie. No to wygląda, jakby miał jakiś problem. Wiesz co? Słyszysz nagle głos Rin w swojej głowie, która krzyczy: Itsuki, musisz już wracać. Krwawi ci nawet z oczu i uszu. Zapisz sobie też punkcik. Karma. To bolało. Mentalnie. W sensie, ty tego nie czujesz, prawda? Ale... Tak, bo to jest... Moje ciało odczuwa. Twoje ciało odczuwa to w tym momencie. I Rin wygląda na to, że trzyma kontrolę i mówi jeszcze... Yamada też już leży nieprzytomny. No to Itsuki, ty bardziej chcesz wrócić, żeby Yamadzie też pomóc. Czyli wraca. Tak. Dobra. Okej. Okay. Rzeczywiście dochodzisz do siebie. Czujesz te mokre przy uszach, czujesz mokre przy oczach i nad wargami, a może nawet na... Nawet jakbym czuł, że po prostu ta krew jest gdzieś, to jeśli jestem przytomny, nie kręci mi się w głowie. No właśnie, jesteś trochę otumaniony na pewno po tak długim przebywaniu poza swoim ciałem i troszeczkę musisz, czujesz, że musisz rozruszać mięśnie, bo jak wstaniesz gwałtownie, to może nie skończyć się dobrze dla ciebie. To zachowam resztki ostrożności. Zresztą pewnie Rin, nie wiem, stoi nade mną teraz i niespokojnie się porusza i widzi, co mi jest. Tak, tak, no chodzi po twoim ciele, jakby pomagając ci wyczuć z powrotem swoje mięśnie, tak? No właśnie skupiam się na niej, żeby jakoś się otrząsnąć po tym, co się stało i żeby rzeczywiście się nie wstać gwałtownie, bo wyląduję na tej podłodze z Yamadą. Tak. Wtedy nie pomożesz nikomu. No właśnie, tu trzeba się opanować. A to rzuć na opanowanie. To nie jest to, że chcę rzucać, tylko ja po prostu mówię, co Itsuki robi, także... Tak, ale czy jest w stanie się opanować w tej sytuacji? Nie no, jak Rin na mnie siedzi, to ona mi nie pozwoli wstać. Jak widzisz, że zaczyna się gwałtownie ruszać, to pewnie wrześnie na mnie i co ty robisz, weź. Jest moją nieochroną, tylko... Jest tobą przed kilkuset lat. Jest osobą, która chce mnie chronić. O, tak to powiedziałam. Twoim opiekunem, protektorem, aniołem stróżem, kocim stróżem. Dobra, nie rozdrobniając się, tak jak mówię, próbuję się Itsuki opanować, uspokoić, dojść do siebie. Zajmuje mu to pewnie chwilę, po czym gwałtownie się zaczyna rozglądać, co z Yamadą. Widzisz, że on leży głową na blacie. No to wtaje w miarę jeszcze delikatnie. To jakby co, to przy stole jak najbardziej są chusteczki. Jeszcze się opieram, tak, żeby być pewnym, że teraz nie stracę równowagi. No i próbuję się doczłapać do niego, tak, i sprawdzić, co z nim. To rzućmy sobie na adrenalinę. Porażka! Chcesz mnie dzisiaj wykończyć? Tak, taki jest plan MG. Zegar zaalarmowania służb specjalnych właśnie dotknął zenitu. Ale ja jestem poza już... Ale to jest czas, który mija. A ty Itsuki... Myślę, że przewrócisz się, uderzając głową o to biurko. Naprawdę chcesz mnie wykończyć? Dopisz sobie jeszcze jednego karma. Wiecie, jak chcecie, żebym się zamknął, to wystarczy powiedzieć. Nie, to co wrzuty! No daj spokój. No przynajmniej coś się dzieje, prawda? Tak! Tak! Komuś się staje krzywda! Dzieje się!
Na poprzedniej sesji szło nam za łatwo. No właśnie, zawsze wyjście jest trudniejsze niż wejście. Mało tego w serialach uczą i mówią, ale zawsze wyjście jest trudniejsze niż wejście. Dobrze, przenieśmy się teraz, jak Itsuki odpływa sobie na chwilę w stan kolejnej nieważkości, mniej świadomej tym razem. Przenieśmy się do Juliego. Tak, Juri otworzył drzwi. Otwiera drzwi i co? No patrzy, czy są takie same cele. Tak. Myślę, że on w tym momencie wyciągnie perłę. Dalej na szczęście była ta opaska, więc jeszcze nikt nie zobaczy jego czarnej perły. I będzie chciał zamrozić korytarz. Zajebiste. Poproszę rzut na adrenalinę. Częściowo. Biorę do zegara dobrego. A czyli do wyzwolenia wszystkich, tak? Do wyzwolenia wszystkich. Czyli fabularnie coś niekoniecznie może się powieść. Dobrze. A już mogą nam pomagać trochę jacyś, którzy się wydostali. Pozwól mi tutaj wziąć troszeczkę, opisać, no. Zaraz się zrobi gorzej. Oczywiście, że mogą. Więc tak, bierzesz ten głęboki wdech i liczysz na to, że poleci ten chłodny powiew. I rzeczywiście jest, ale słabszy. Oj, zdecydowanie słabszy niż ten, który zwykłeś robić zarówno w smoczej formie, jak i nawet bez tego. Zdecydowanie słabszy niż to, co zrobiłeś, kiedy gasiłeś pożar. Niestety dużo w tym dniu się działo i dużo energii zużyłeś. Ale pomimo tego, że nie do końca ci to wyszło, może z jedna lub dwie cele, ich szyby zmroziły się na tyle, że się coś może dałoby z nimi zrobić. Jak ja wejdę tam, to zamknę drzwi, co nie? Czy będą otwarte? Zamkną się, to są takie automatyczne, nie? Żeby właśnie nikt niepowołany nie wchodził, wychodził, tym bardziej. Przede wszystkim, żeby nikt powołany nie wychodził z tych sekcji. Kuro, on mi tak to zrobi. Więc tak, Kuro się odłącza. Od grupy? Tak. Dobra, no zrozumiałe. Dobrze. Star, też zostałeś z tyłu, też cię zmroziło, że tak powiem, od tego, co się działo. I nie minęła chwila, gdy zauważasz, że jesteś w tym wszystkim całkowicie sam. Czy zauważyłem, że Juri się odłącza, bo to w tym samym miejscu generalnie zobaczył te... Tak, myślę, że tak. To nie będę chciał przejść przez te ciało, jeśli widzę, że ktoś tam może mnie to jeszcze trzymać, że Juri, to pobiegnę za nim, pobiegnę za Jurim. Dobra, i widzisz troszeczkę zmrożony korytarz, albo przynajmniej dwie szyby. I Jurego, który będzie chciał po prostu je rozwalić pięścią. Proszę, masz plus jeden za zmrożenie, ale jesteś słaby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To akurat. Czyli do uwolnienia wszystkich, czy do... Do uwolnienia wszystkich. Już 3 gwiazdki na 4 są w uwolnieniu wszystkich. Jeszcze tylko jedna. I się wam uda. Ale wiesz co? Juri, uderzasz. Ała, twoje palce. Masz wrażenie, że mógł ci się któryś złamać. Nie uderzyłeś dobrze, nie zrobiłeś prawidłowo pięści z tego wszystkiego. Ja myślę, że w ogóle są rozkrwawione. To jest zamarznięte szkło. Tak, myślę, że jak najbardziej. Zaczynają krwawić. Ale dzięki temu, że dałeś w ten sposób znać, to osoba z wewnątrz uderzyła również. I szyba pękła. A ty sobie dopisz harma. Nie, co ty robisz? Dlaczego ręką? Przecież ja mam klucz. Ja mam ten... I myślę, że jak Star widzi, że tamten już próbuje wypuszczać ludzi i generalnie tam jest masakra na zewnątrz, to może w jakiś sposób, nie wiem, może ktoś pomoże, cokolwiek. Aha, rzeczywiście, otwierają się po kolei. Plakietki, otwórz wszystkie drzwi. Chyba nie. Zbyt niebezpieczne. Może mają centralkę, ale Star nie jest centralką. Dante jest tam na dole, może otworzyć ewentualnie, ale nie mamy z nim kontaktu. Dante zrobił tyle, że na pewno te kajdany im puściły. Więc ta jedna osoba i te kolejne osoby, które wychodzą, zaczynają też zmieniać się w różne swoje formy, zaczynają korzystać ze swoich mocy, ale raczej wygląda tak, jakby każdy myślał w tym momencie o sobie i tylko naprawdę jedna czy dwie osoby pomagają reszcie. Tam ludzie umierają. Oni może nie są winni. Może ktoś pomoże. No rzuć sobie na hota.
No i sukcesik, słuchaj. Tak, bo to jest stary i hot. To jest stary hot. Oczywiście. I proszę was, w tym momencie ostatni zegar pod tytułem Wyzwolenie Wszystkich udaje się osiągnąć dzięki bardzo krótkiej przemowie Stara. Rzeczywiście popatrzyli po sobie, patrzyli na ciebie tak trochę nieufnie przez ten strój ochroniarza, ale widzą obok Juriego, który wygląda na bardzo zmęczonego i wykończonego. Słyszeli ten alarm i mówią, masz rację. Powinniśmy się tym zająć. Musimy rozwalić to wszystko od środka. Więc ktoś tam przebiegnie obok, klepie cię po ramieniu i mówi, góra czy dół? Ale co? Co góra czy dół? No gdzie jest reszta? Gdzie trzymają jeszcze takich jak my? Tak, uwięzionych na górze chyba. Tak, na liście było górze, tak? Juri? Tak, na górze. Jest ich co najmniej 5 pięter. Dobra, dzięki za info. I kilka osób rozdzielają się. Jedni biegną do góry, jedni na dół, ale... Podchodzi dziecko, które jest w swojej piżamie nocnej. A gdzie ludzie umierają? Tutaj na schodach, ale ty jesteś przecież dzieckiem. To może jakiegoś dorosłego. A dziecko nie może mieć mocy? Star. Cholera, nie wiem, panikuję. Co umiesz? Tylko leczyć. To chodź, pomożemy. To przecież ci ludzie też mają rodziny. Oni może nic nie wiedzą. Skina głową, że zgadza się z tobą i idzie za tobą. No to Star od razu pójdzie tam do tych schodów. Nic jak najbardziej. A ty, Juri? Jaki teraz masz plan? W sensie widzisz, że oni są w stanie, że wzięli się, rzeczywiście zaczęli przeprowadzać od wewnętrzną rebelię i może już nie będziecie tacy potrzebni. Udało się uwolnić tutaj jedno całe piętro, które jest masą osób różnego rodzaju mutantów, potworów. Na pewno będą potrzebować środku transportu, a ten pewnie jest w garażu. Mhm. Pytanie właśnie. Myślę, że Juri też wróci tam, po prostu zwinie jedną z tych kart, którymi posługiwał się Star od jednego z strażników, który pewnie ta mała dziewczynka go właśnie podnosi i będzie się zmierzał właśnie w stronę garażu. O właśnie, z ciekawostek, Star, dla ciebie tutaj, ponieważ zostajesz z tą dziewczynką. I widzisz, że jest spokojne, w sensie jakby niejednokrotnie już to robiło, jakby niejednokrotnie widziało śmierć, jakby widziało dużo więcej od ciebie. Potrafisz im pomóc? Tak, widzisz to, po prostu sama zaczęła. I widzisz, że jakiś koleś odzyskuje przytomność. Ktoś inny po stękaniu nagle zaczyna oddychać spokojnie i z ulgą. Więc tak, to co robi działa. Myślę, że Star od razu, jak oni tam jakoś odżywają, to mówi, wynoście się stąd! Tu już nie ma dla was miejsca, wynoście się stąd! No, oni jak najbardziej, jak tylko się pozbierają, odzyskają przytomność, czucie, no nie wszystkich udało się uratować, tak? Ale dużą część owszem. A gdzie poszedł Juri? Bo myślę, że Star się skupił za bardzo na tym. Nie wiesz. Nie wiesz. Kurde. Możesz zadzwonić. Biegu na dół. Nie mam jak zadzwonić. Macie telefony. Jesus, mieliście zawsze mieć telefony. O dziwo, chyba Kuro by wziął ze sobą, ale to Kuro, a nie Juri. Tak, no mógł faktycznie pomyśleć, bo to jednak na pewno mieli na ćwiczeniach wcześniej, na tej symulacji, jak się zachowywać, więc pamiętał, żeby przełożyć telefon z jednego drugiego. To zadzwoni, Juri, gdzie jesteś? Garaż. Dobra, czyli poszedł na dół. Okej, to jeśli ta dziewczynka skończyła, to myślę, że Star ją pociągnie na dół po prostu. Za sobą, tak? Tak, tak. Chodź, uciekamy. Bierzesz za rękę i lecisz, tak? Dobra. No musisz troszeczkę zwolnić przez nią, nie? Mm. Dobra, a my tutaj wróćmy do Kodoku, który dociera na parter. I już nie ma po kim przebiegać. A przynajmniej tak ci się wydaje na początku. Ja myślę, że teraz widzisz Dante z uniesionymi rękoma do góry, którego jest celowane z broni. Szlak! Zatrzymuje się. Tak, zdecydowanie słyszał, że coś nadbiega z góry. Powiedz proszę, że chociaż ktoś się obrócił i że Arata mogła na nich spojrzeć. Why not? Pewnie, zapomniałam o Aracie. Why not? To rzuć sobie na Darka, żeby zobaczyć, czy coś takiego wyszło, czy nie fajnie wyszło. A czy mogę zaproponować coś bardziej szalonego? Ależ zaproponować możesz wszystko.
Bo ja myślę, że Arata jest sprytniejsza od Kodoku. Okej. Okay. Przynajmniej w tej chwili. I że ona go klepnęła w... Cóż, to magiczny kamień, on czuje, tak? I zeszła. Podniosła ręce. Tak jak gdyby sama się poddawała. I tylko bardzo, bardzo cicho powiedziała: zabierz go stamtąd. Co będzie robić? Bo oni do niego celują. No. Myślę, że Kodoku pobiegnie w tamtą stronę, a jeżeli by do niego strzelali, to będzie chciał wejść na linię strzału. Będzie chciał schować Dante za sobą. Aha, czyli może jakiś protect someone else czy coś. Take the blow, przyjmij cios. Dobra, to rzuć mi na to. Pełen sukces. Myślę, że oni jak zobaczyli tego biegnącego kamiennego lwa, to zaczęli strzelać. Mhm. Ale myślę, że żaden w Dantego nie trafił. Ja powiem ci nawet lepiej. Właśnie udało ci się wbiec na linię strzału i te pociski odbijały się od twojego ciała, atakując ich z powrotem rykoszetem. Podnieśmy bliskość, bo why not? Nice! Bo why man? Dobra, Itsuki! No leżę, nieprzytomna. Leżysz, ale już zaczynasz odzyskiwać przytomność i słyszysz właśnie ocieranie się lin o ciebie i w ogóle. I nawet słyszysz głos Yamady, który delikatnie cię klepie po policzku: chłopcze, Itsuki. Ale zaliczyłam faila. Yamada mi pomaga, a nie ja jebo. To jest straszne. Itsuki tak próbuje się ocknąć, mruga oczami i rozgląda się. Dochodzi do niego, jaki głos słyszy, po czym wraca się w kierunku Yamady i się zastanawia, czy w ogóle może wstać. A on ci pomaga. To chętnie przyjmę pomoc w tym momencie, bo naprawdę boję się, że się znowu wywalę. Trochę mi głupio, bo Itsuki się starał jednak jemu pomóc. No ale teraz najważniejsze jest to, żeby się utrzymać na nogach. A on się pyta, znasz tego kota? Jakiego kota? No tego. Pokazuje tego przy tobie kota. Rin. No tak jakby. Tylko sądziłam, że nikt go nie widzi. O, osuciła mnie, więc chyba ciebie też uratowała. Tak, to bardzo dobrze, że chociaż ona była w stanie pomóc. Ale nie jestem już w stanie się połączyć z resztą. Widać, że jest zmartwiony. Sensei, wygląda na to, że byli w trakcie wycofywania się poza budynek, ale no nie byłem w stanie z nimi zostać, więc sam też nie wiem, czy udało im się uciec bezpiecznie. Tak, widzę po tobie, że zdecydowanie przedobrzyłeś. Chodź, musimy zadbać teraz o twoją higienę mentalną. No i Itsuki się poddaje, bo jest zmęczony, tak na pewno jest zmęczony. Może nadal zestresowany i martwi się o towarzyszy, ale chyba już nie ma siły tego samemu dźwigać i po prostu no daje się prowadzić Yamadzie. Tak, bierze się generalnie najpierw do łazienki, która jest na dole, żeby pomóc ci obmyć te okrwawione miejsca, żebyś czuł się bardziej komfortowo. W sensie widzisz, że teraz bardziej się zachowuje jak zatroskany ojciec, któremu coś stało się jego synowi i wie, że sam też ma związane ręce i nie może niczego zrobić więcej. Tutaj wezmę tą scenę, zakończę. Yuri Garage. Udaje ci się zbiec do garażu. Parking nie wygląda jakby miał dużo pojazdów, prawdopodobnie ze względu na porę dnia, która jest, a przypominam, że jest noc, więc rzeczywiście jest kilka może busów. Jednak nie wyglądają, jakby się nadawały do przewożenia ludzi. Kilka dostawczaków, typu van. Szukam bardziej jakiegoś kantorka z kluczami takimi służbowych samochodów. Nie wydaje się, żeby tutaj w tym miejscu coś takiego było, ale no stróżówka jest na parterze, czyli tam, gdzie cała reszta. To wracam się na parter. Mhm. No i widzisz, jak Kodoku rozprawia się tym razem z osobami, które nie wyglądają jak policja, a bardziej tajni agenci, ponieważ są ubrani raczej w marynarki. Jak sama powiedziałaś, rozprawia się, czyli raczej nie mają z nim szans. No raczej nie. A przynajmniej dopóki nie słyszysz, jak tym wejściem bocznym chodzi człowiek o głowie dzika. Człowiek o głowie dzika? Takiego brązowego dzika. Dobrze, że nie różowej świni, naprawdę. Jak rozumiem, to nie jest sztuczna maska. Nie, wydaje ci się. I wygląda na to, że
robi jedno machnięcie nogą, drugą machnięcie nogą i leci ze swoimi ciosami prosto na niespodziewającego się tego uderzenia Kodoku. No obiecał chronić Kodoku, nie Kodoku oczywiście, tylko Yuriemu, ale musi się do tego przemienić. To rzucę. To już nie będziesz matławiec, wiecie o tym. Czemu nie? Dlatego. Oczywiście, że dlatego. Oczy węża. Jak najbardziej matławiec. Nie no, jak jest fail, no to dopisuje to zegara porażek. To w takim razie wybierasz mi formę. Wybieram ci formę i czas jej trwania. Smok kieszonkowy. Jesteś wykończony. Świetnie, rzucam się mu pod nogi. A to rzuć mi na adrenalinę jeszcze. Boże nie, Boże się nie rzucaj! W sensie, co on zrobi? Nie wiem, co on zrobi, wiem, jaki jest Kuro. Sukces fabularny? Na którym jesteśmy momencie w tym momencie? Na pierwszej kropce zaalarmowania opinii publicznej. To niech tak pozostanie. Wybierzesz fejla. W jaki sposób to możesz pięknie opisać? Nie wiem, dawaj. Ja myślę, że on po prostu po tobie przebiegnie. Czy to też będzie powtarzalny trop? Ludzie biegający po smoku? Ten przemień nie może mnie rozgnieść. No, jakby nie jest kamieniem, więc może się nie pokruszy tym razem. Ale zapisz sobie te dwa harma. Dwa harma mówisz? No, jesteś tyci. To w takim razie od razu wracam do ludzkiej formy, ponieważ... I tracisz przytomność. Tracę przytomność. Czyli Kodoku widzisz jak... Tak, ale jakieś pisknięcie alarmujące Kodoku też by wydostało się, myślę, że z twoich ust, które by też zwróciło uwagę, że szarżuje na ciebie człowiek dzik. Yuri. W swojej smoczej formie małego smoczka wlatujesz między nogi dzika, gdy on szarżuje w stronę Kodoku. Niestety, ze względu na jego moc, praktycznie od razu tracisz przytomność. Ale jakby chwilę później otwierasz oczy, jednak nie znajdujesz się już na polu bitwy, nie znajdujesz się już w miasteczku Yamatori, ani tym bardziej w wieżowcu. Jesteś w swoim własnym łóżku, w twierdzy. A przy tobie leży jakby zemdlony star. Fuck! Znaczy, na łóżku? Na podłodze? Gdzie? No w sensie tak częściowo, jakby torsem dotykał ciebie i utracił przytomność podczas w sumie nie wiadomo czego. Okej, okay. Powiedz mi tylko, to jest Yuri czy Kuro? A co wolisz? Myślę, że tu twój umysł miał szansę się przetasować, jeżeli masz ochotę, a więc wybierz, którą chcesz z osobowości. Myślę, że Yuri nie chciałby jeszcze wracać, więc to będzie Kuro dalej. A skoro to Kuro, to dziuga Stara w policzek, o. Star! Star! Star troszeczkę jakby przez mgłę zdaje się, że odzyskujesz przytomność. W sensie... Generalnie myślę, że co może zaskoczyć Kuro, że jest w czymś zdecydowanie za małym. Star jest w czymś zdecydowanie za małym w ubraniu? Tak. I go to nie dusi? Może go to dusi, no nie wiesz, no leży trochę nieprzytomnie, nie? Może to dlatego. Jest siny? Nie, aż tak to nie. Dobrze, ale jak wygląda to ubranie? Nie wiem, jakieś modernistyczne, strój ochroniarza? Star, jak wygląda to ubranie? To jest taka jakby kimonowa piżamka, coś takiego. Generalnie na dziecko byłoby luźne, ale na nim to widać, że ledwo się tam wcisnął. Ledwo się opina i generalnie wygląda jakby miał miniówę, nie? No, zupełnie widać, że to na pewno to nie jest jego ubranie. Nie, dobra, ale oddycha. Nie jest siny, więc się nie dusi. Ale co? Czemu? O co to wszystko? We wszystkim chodzi. Tak. Kuro wstanie chyba z łóżka i po prostu położy na nim Stara. Star, myślę, że jesteś w stanie to poczuć już, że coś zaczyna dziać z twoim ciałem. Tak. Otwiera trochę oczy, rozgląda się. Yuri! No, ja! Wszystko dobrze? To ty wyglądasz, jakbyś ubrał jakiś strój o 3 rozmiary za mały. Co ci strzeliło do głowy, żeby tu tak leżeć? A to, że Star się wydostanie trochę
Trochę ciężko z tego ubrania, ale zaraz je zdejmie. Uff, no. Czyli zostajesz w slipkach, czy coś? Tak, ja zostanę w slipkach, bo to jednak to opinało się na nim, nie mógł się nawet poruszyć jakoś za bardzo. Jury idzie do swojej szafy i tak ten po prostu wyciąga jedno z kimon. Sam będzie mógł się nie zmieścić i tak wrzuca. Dzięki, ale z tobą wszystko dobrze? Wiesz? No, żyję. No to widzę, nie? Ale udało się. Co się udało? Nie masz już nic. Byłeś cały poobijany. No, tak. Czyli co, wróciliśmy do domu, tak? No wróciliśmy, no. Jesteśmy. A to ubranko to ten. Od takiego jednego dzieciaka. I czemu je założyłeś? Oj, bo ma moce. Ten dzieciak potrafi leczyć. I wykorzystałem to. Ale to no nieważne. Ważne, że tobie już nic nie jest. Mhm. Myślę, że tutaj możemy przelecieć kamerą scenę dalej, jak Yuri schodzi gdzieś do kuchni i mija dużo więcej osób, niż powinno w twierdzy być. Czy jednak się jacyś pasażerowie na gapę zabrali z nami? Mhm. Okej, dobra. Whatever. Kuro. Tak, on się z nimi nie musi witać. Ale jak najbardziej jesteś w stanie złapać Kodoku, chyba jak z kimś jest w trakcie rozmowy z jakimś kolesiem, który ma psa. Nie. Idę do kuchni. Idziesz do kuchni, tak? Idę do kuchni. Kodoku to chyba jedna z ostatnich osób, z którą Kuro chce rozmawiać. Mhm. Dobrze, bo nie zwróci na ciebie żadnej uwagi. Dobrze. To dochodzisz do kuchni i jasne, też krząta się tam jakieś dodatkowe osoby, ale jest też część osób z waszej starej gwardii, nazwijmy to w ten sposób, prawda? Tych oryginalnych Y-menów. Myślę, że widzisz Andrę. Myślę, że Teo też może tam być. Oraz może Itsuki? Czy Itsuki tam jest? Neli? Widzimy konsternację na twarzy. Bo nie bardzo wiem, co się dzieje, ale okej. Okay. Nie muszę tam być. No generalnie właśnie o to chodzi, że... Ciężko mi będzie zagrać to z retrospekcji, jak nie wiem, co się zdarzyło. To nie jest retrospekcja. To jest jakby właśnie kontynuacja. Jasne, retrospekcyjnie nie do końca. No tak, ale ja nie wiem, jak się skończyła ta cała akcja. To ciężko mi... W sensie, co robią tu ci nowi? No właśnie, dla ciebie też to był szok i też jeszcze na przykład nie ma... Dopiero czyli ja się już na przykład widziałem zresztą, wiem, że wrócili cali zdrowi, no ja nie wiem takich informacji, więc nie wiem, jak mam podejść do odgrywania teraz. Myślę, że teraz właśnie możesz się dowiadywać od Teo i Andrę tak samo, że to się właśnie dzieje, że ty z nimi rozmawiasz, co się w sumie wydarzyło. W sensie, że straciliśmy chyba przytomność czy coś, bo przez użycie mocy, nie wiem, przespaliśmy... Ja też właśnie nie byłam do końca pewna ten. Itsuki, pamiętaj, że ciebie w ogóle tam nie było fizycznie i faktycznie. No wiem. I dopiero oni, powiedzmy, że niedawno dopiero wszyscy przyjechali. Generalnie jest chaos na korytarzach, tak? Właśnie widzisz. Więc przyszedłeś sobie do kuchni, może zrobić herbatkę na uspokojenie, cokolwiek. Znaczy raczej bym po prostu jakiegoś kąta spokojnego szukał, tak? I kogoś, kogo mógłbym za język pociągnąć, ale co właśnie... Co się stało? Skąd tu tyle nowych osób i w zasadzie co jest reszta? No i Teo mówi, no bo to było, więc Yuri, nachodzisz na tą rozmowę, prawda, w tej kuchni, którą zapoczątkował tutaj Itsuki. I Teo mówi tak, no łatwo nie było, już na samym końcu to wyglądało jakby nam się w ogóle miało nie udać. Ale na szczęście Haruna Sensei nas wszystkich ocaliła przed tym człowiekiem dzikiem. Słucham? Człowiek dzik? Tak, no był taki chyba z służb specjalnych, więc wygląda na to, że rząd rzeczywiście wie o naszym istnieniu. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale czy ci z rządu sobie próbują robić takich dziwnych ludzi? Korzystając z tego, czego się o nas dowiedzieli?
Nie, chyba on też był taki po prostu jak my, albo może też go ktoś przeklął. Ciężko powiedzieć, nie mieliśmy kiedy rozmawiać. Zastanawiam się, jakie są ich plany i co już wiedzą, czym już się posługują, co już potrafią, bo tego się nie spodziewałem, że kogoś takiego możemy spotkać na swojej drodze. Bo myślałem, że wszyscy ci, którzy są tam, są przytrzymywani wbrew swojej woli. I wyraźnie kogoś już zdążyli... No nie, on się pojawił z innymi ludźmi, z nie wiem co, jakie FBI tam jest w Japonii. No, z jakąś po prostu jednostką rządową, typową. No tak, to wychodzi na to, że kogoś już zrekrutowali po swojej stronie. Przeciwko nam? Nie wiem, czy konkretnie przeciwko nam, no ale tak, jakoś się udało, łatwo nie było. Generalnie to walka Kodoku i Araty. Tak, wiedziałam, przynajmniej jeszcze kiedy byłem przytomny. Wiedziałam, co się tam stało. Było przerażające. Aż na samo wspomnienie Shizuki tak wzdrygnie, bo ten widok staranowanych ludzi to nie jest dobre wspomnienie dla niego. Mhm. No więc... ale udało nam się w sumie wszystkich ocalić, tylko okazuje się, że wielu z nich nie ma gdzie się podziać, bo byli odesłani właśnie do tego ośrodka badawczego, żeby ich wyleczyć, naprawić. Nie chcą być u swoich rodzin. Ale zaraz, kto tak zadecydował, że nagle mogliśmy ratować tych ludzi? Myślałam, że plan był inny. No tak, no ale Markus wyciągnął jakąś niewidomą laskę, to potem zaraz Star i Yuri zaczęli też uwalniać pozostałych i zrobił się jeszcze większy chaos i nawet sobie nie wyobrażasz. I oni zaczęli uwalniać pozostałych i była normalnie rebelia. Jak się wam udało ich wszystkich przetransportować bezpiecznie tutaj? Niektórzy latali. Trochę te moce ze sobą współgrały, więc część wsiadła, jechała z nami Y-mobilem i innymi samochodami, ale porzucono je, bo baliśmy się, że jak pojedziemy nimi tutaj, to pewnie mają czytniki GPS i nie chcemy, żeby wiedzieli, gdzie jest, gdzie są tłumy mutantów. Yuri rozgląda się po tej kuchni. A przede wszystkim patrz się na ten nieszczęsny zlew. Coś go naprawił w międzyczasie? Nie, kiedy? Dobra, to tak. To ile spałam? Właściwie to ile czasu minęło? Jakoś też straciłam rachubę. Może z 6 godzin. Od kiedy cię rozerwało połączenie. I przybyli oni. I jeszcze kilka, jak ten spał. Jaki jest w sumie dzień tygodnia, bo nie pamiętam. Nikt tego nie pamięta. Nie, dajmy na to, że szczęśliwie weekend. Szczęśliwy weekend, why not? Nie było na Foundry gdzieś tam coś? Było, ale to było przestane, aktualizowane już, kurczę. No, to... ale to może jakoś się idzie wywnioskować, gdzie to jest w ogóle. Nie pamiętam. Daje mi się. Smoczarka zaraz dostanie Rigera, bo wczoraj było coś podobnego. Ustalenie pory dnia, to właśnie. Spoko, przeżyję to, jeżeli nie zajmie to nam więcej niż pół godziny. Nie, no dobra, jest, powiedzmy tak, jak akcja działa się w nocy. Wydaje mi się, że ostatni dzień, w którym byliśmy w szkole, to był piątek. Potem się dowiedzieliśmy zaraz ten, więc myślę, że w niedzielę była cała ta impreza. Tak, pewnie z soboty na niedzielę, więc teraz jest niedziela. Okej, okay, why not? Niech będzie, że jest niedziela, jakieś wczesne południe. Tak źle. Już skoro chciał się wydrzeć na ich wszystkich, że tyle czasu mieli, a dalej nie naprawili tego zlewu. No chyba jednak nie mieli aż tyle czasu. Jednak nie mieli aż tyle czasu. A szczególnie właśnie teraz przy tej ilości młodych osób, również starszych, ale jednak tych młodszych jest zdecydowanie więcej. I co teraz się stanie z twierdzą? Będzie bardzo żywotna. Kodoku się ucieszy. Yuri, jak długo spałeś za ten czas? W zasadzie sam też próbuję się jakoś ogarnąć w tym tłumie, ale... A reszta? Jak się czuje reszta? Star się
obudził i chyba żyje, biorąc pod uwagę, że miał na sobie chyba przez parę godzin zbyt małe ubranie. Dalej nie do końca rozumiem czemu. Ale widać, że tak już ma. To nie wiem, mam mu iść przynieść jakieś? Już mu dałam jedno ze swoich. A gdzie teraz jest? Poszedł do siebie. Poszedł do naszego pokoju. W porządku. No w sumie nie wiesz, gdzie poszedł, nie? W sensie, do starych gdzieś poszedłeś? Gdzie poszedłeś, stary? Chciał się pójść, faktycznie może przebrać coś normalniejszego swojego, a potem pójdzie do kuchni też, bo na pewno jest bardzo głodny. To ja myślę, że to jest ten moment, gdzie też właśnie Star dochodzi. A gdzie poszedł Star i Star przychodzi. O wilku mowa tak zwane. O wilku mowa to jeszcze Kodoku nam brakuje w całej tej bieganinie. Kodoku też by zszedł w końcu? Tam chyba stał na korytarzu, z kimś rozmawiał. O, z tym psem. Znaczy z człowiekiem z psem. Więc może nawet tak. Mhm. Może nawet z tym człowiekiem z psem. Dobrze. Jednak myślę, że Yuri wykorzysta to, że jest tutaj więcej osób i pójdzie po ten nieszczęsny zlew, który ktoś musiał zauważyć, że był na jego łóżku, skoro go tam przetransportowali. Ale widać, że go nie zabrali tutaj. No, tak jakby chyba nikt na to nie wpadł przy tym chaosie, tak, zgadza się. Może zdjęli po prostu z łóżka, żeby ciebie położyć, to tam gdzieś leży obok. Tak. Po drugiej stronie łóżka, nie po tej, co leżał Star częściowo. Nie, więc niedługo wróci po prostu ze zlewem. Ciekawe, czy są jakieś narzędzia, to jest jeszcze dobre. A to w kuchni są tylko dwoje senpaiów? Tak. No to Itsuki się zapyta, co z Shinjiro? Jeszcze leży nieprzytomny. Kodoku tam cały czas gdzieś tam w oku niego się kręci, ale był dość długo w tych kajdanach niwelujących moce, więc... Tak, mamy nadzieję, że uda mu się obudzić. Wybacz, Teo Senpai, muszę zapytać, co pamiętasz z pobytu w twierdzy? W twierdzy czy w laboratorium? Przepraszam, co pamiętasz? W tym czasie, jak oni się gadają, po prostu idzie do lodówki i coś szuka do jedzenia. No, generalnie podawali mi jakieś rzeczy i też pobierali próbki z mojego ciała. Nie wiem, czy jestem jeszcze gotowy, żeby dokładniej opowiedzieć. Rozumiem. Ale nie było to miłe. Tak, przepraszam. Nie powinienem być taki ciekawski. W tym momencie otwierają się drzwi do kuchni, a jeśli nie będziesz głodny, to możesz przyjść tutaj. Teo Senpai gotuje naprawdę przepyszne rzeczy. O, dzięki. Tak. Jak jakoś kuchnia wróci do użytku, to pewnie będę gotował dobre dalej rzeczy, może. No tak. Doprowadziliśmy ją do dość specyficznego stanu. To jest... Czy mógłbyś powtórzyć, bo ja troszeczkę nie jestem w stanie tego wymówić. Dzięki. No Kodoku tego nie powtórzy! Dobra, ale ja teraz muszę scrollować, nie wiadomo w naszej konwersacji ile. Ja ci to mogę wrzucić w tym momencie na wiosnę po prostu. Po prostu mi wrzuć na wiosnę postaci. Co? Jestem Cyril, a to jest koćka. Pokazuje na swojego psa. Jak wygląda w sumie ten pies? Co to jest za pies? To jest za rasa albo miks ras. Co to jest? To jest wielkie, czarne, kudłate bydle nieokreślonej rasy. Myślę, że wielkie, kudłate bydle jest dokładnie tym, co wszyscy myślą, jak tylko go zobaczą. Itsuki, czujesz wewnętrzny sprzeciw na pojawienie się tego psa? Pytanie, czy ja, czy Lin we mnie, bo to jest... To są dwie rzeczy. Itsuki nie ma powodu, żeby... Czuć się dziwnie, chyba że ten ktoś by był dla niego, nie wiem, jakimś podświadomym zagrożeniem. Nie wiem, może ma taki zmysł, cholera wie. A dobra, pytanie, o co chodzi, tak w głowie Itsukiego. Czeka na odpowiedź. Słyszysz tylko prychnięcie. O. Okej, nie musisz mówić, ale byłoby fajnie wiedzieć, o co chodzi. No nic, nie wiem, jak mam podejść do tej osoby. Mam się nie zbliżać? Tak zrobisz, co zechcesz. Okej. Tutaj Itsuki zwraca się do Kodoku, pytając... Chcę, że już zaczynasz tutaj ogarniać rzeczy. Mogę ci jakoś pomóc?
z tutaj naszymi nowymi towarzyszami. Jestem Hanaba Rejcuki, przedstawiam się. Hej, jakby podaję ci rękę, żeby się przywitać w sposób iść europejski. Awkward situation is coming. Ja myślę, że skończy się ze strony Itsukiego na standardowym przywitaniu w Japonii. Czyli delikatnym ukłonie? Tak. Tym bardziej na to, co jak zareagowała Rin. To on tak chwyca tą rękę. A, no tak, wy tutaj macie trochę inaczej. Patrzę na stara. Tak, no to miło mi i tak zaczyna się tak kłaniać po kolei w różne strony. Patrzę na stara. Star wyżera akurat zimny ryż z jakiejś miski, ale odłoży na chwilę. Star jestem, ja się mogę normalnie przywitać. No, w końcu ktoś podchodzi i, że tak powiem, dobry, fajny uścisk dłoni. Jak najbardziej widzisz ten szeroki uśmiech. W sumie, jak wygląda Cyril? Strzygo, smoczarka, opowiedzcie wszystkim. Strzyguś? Ja myślę, że taki blondasek generalnie. Taka słowiańska uroda. Niebieskie oczy, ale taki może trochę niepozorny, co? Tak, ja go widzę jako takiego niepozornego, trochę takiego mięciutkiego. Taka trochę ciapa. No to już wiecie, jak wygląda. Trochę ciapa z dużym psem. Dokładnie. A tymczasem, bo to w sumie się dzieje równolegle. Dziękuję, Hanabara-san. Ja tu właściwie przyszedłem tylko na chwilę. Wracam zaraz do Shinjiro. Nie obudził się jeszcze. Czy Yamada-sensei coś mówił? Że mamy, nie wiem, tych ludzi, coś z nimi zrobić? Oni są ulokowani gdzieś? Wiem, może nie masz do tego głowy, ale ja też nie mam pojęcia, co mam robić. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ostatnie godziny spędziłem w waszym pokoju w sumie. Nie będę wam zajmował czasu. Spędziłeś tam lecząc sumienie? Serdecznie dziękujemy osobom nas wspierającym, a przez to należącym do ryzykownego zakonu narracyjnego. Bakriemu, Marchewie, Marcinowi Zarodowi, Pawłowi Kościelnemu, Natalii Neli, Krzysztofowi Krzysztofowi Kurzawie, Kamilowi Orzechowi, Dżumdżum, Mansfeldowi. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, udostępniania na naszego puchatego i inkluzywnego Discorda, a także do zajrzenia na naszego przebudowanego Patronite'a. Dzięki za wszelkie wsparcie i do usłyszenia!